Dobry wieczór. Będziemy trochę oglądać podłogę, bo chciałem wam pokazać nie, najciekawszą rzecz, jaka się dzieje nie, przy tej całej pracy. Czyli ściągnięcie, słuchajcie, czy to dobrze jest? Dobrze jest. Ściągnięcie, słuchajcie, już tego korpusa, naszego prawidła. O, voilà. I mamy, prawda, nasz korpus. Tak? No, teraz mamy nasz korpus. Elegancko. Teraz co? No i teraz czeka go reszta już, ale mamy już wyciągnięty korpus. Teraz musimy sobie porobić te otworki jeszcze. Porobić te nasze druciki takie ładne. Z tymi łóżkami będziemy montować ściany, tak? Ogólnie jeśli ten drut, jeśli mamy z dobrej, sztywnej stali, ja mam jeszcze ten drut, on podobno jest po dziadku, to ściany na takim drucie do wysokości 27 cm, jak ja robię tą ramę z łaty, że taka przestrzeń, no to nam ten drut śmiało utrzyma ścianę. Oczywiście na zewnątrz trochę się wybrzuszy ściana, ale to tak jak ja mówiłem na wcześniejszym filmiku, najważniejszy jest ten wewnątrz, tak? A jak tu się ściana trochę uwypukli, to nic, będzie ciekawie. Po prostu będzie ciekawie, będzie ten ul trochę taki nadmuchany, napompowany. To też ładnie wygląda. Jeśli chodzi o te trzcinowe, to różnicy w sumie nie robi, bo ta trzcina i tak jest tutaj bardzo mocno. W tej chwili to można... O, co się zrobiła, już jest masa. Tak? I te druty nam wszystko ładnie ułożą i to by było to wszystko. Ja jestem nawet zdania, że z zewnątrz to nie trzeba byłoby robić tych drutów, ale to ładnie wygląda, tak solidnie, dlatego są robione. No i to by było to wszystko, jeśli chodzi o wyciągnięcie korpusa z prawidła.